Chrzest Chrystusa Bartolomeusa Sprangera to dzieło niezwykłe jak na jego twórczość. Ten Niderlandczyk, wykształcony we Włoszech i spędzający czas na dworze cesarskim w Wiedniu i w Pradze, zapamiętany został jako artysta tworzący całkiem inne kompozycje. Dla swojego głównego mecenasa, cesarza Rudolfa II, tworzył dzieła niezwykle erudycyjne, zmysłowe, wyszukane, pełne erotycznych konotacji z zakresu mitologii i alegorii. A tutaj mamy do czynienia z przedstawieniem religijnym. Kto przekonał Sprangera, aby takie dzieło namalować? Jedno z najcenniejszych dzieł sztuki, jakie znajduje się dzisiaj w zbiorach polskich. Chrzest Chrystusa Sprangera wyróżnia się tym, co jest charakterystyczne dla sztuki manieryzmu. To owa manierystyczna difficolta, trudność przezwyciężona przez wirtuozerię talentu malarza sprawia, że dzieło jest to niezwykłe. Wydawałoby się prosta czynność, chrzest. Tradycja mówi, że dwoje bohaterów. Z jednej strony Jan Chrzciciel, Chrystus, uniesiona do góry ręka, woda, akt błogosławieństwa. A tutaj, na tej niewielkiej przestrzeni, nie mamy możliwości dostrzec niczego więcej jak popisu formy, pewnej swoistej ekwilibrystyki. To tutaj Chrystus ukazany jest w niezwykłym skłonie. Pozycja, ustawienie Jana Chrzciciela toż to prawie ekwilibrystyka, coś pomiędzy baletem a woltyżerką. Tu dochodzi zaprzeczenie prawom ciążenia. On idzie w ekstremum. On się bawi tym, co możliwe, choć bynajmniej nienaturalne. Przyjrzyjmy się tej karmazynowo-czerwonej szacie Jana Chrzciciela. Popatrzmy na tę białe okrycie Chrystusa. Czy to coś nam przypomina? Tak, średniowieczne déjà vu. To wygląda jak stłuczona karoseria samochodu. Przyjrzyjmy się tej perłowo-stalowej szacie Jana Chrzciciela z wielbłądziej wełny, okrywającej najpiękniejsze męskie pośladki świata. Przyjrzyjmy się głębiej, dalej. Oto na pierwszym planie akt tytułowego chrztu. A w tle nagie kobiety kąpiące się, to pęknięcie, przedstawienie dwóch światów, czysty manieryzm. To jest styl, o który się spieramy, o który się wadzimy. Nie ma jeszcze jakby ukonstytuowanego swojego bytu, coś pomiędzy renesansem a barokiem. Podważenie wartości humanistycznych, renesansowych, wczesno-nowożytnych i jeszcze odrobinę drogi, aby dotrzeć do baroku. Wyrafinowanie, ekskluzywność, przewrotność, zmysłowość. Wszystkie te wartości tworzą to, co nazywamy dzisiaj manieryzmem. Kto przekonał Sprangera do namalowania tego dzieła? Postać niezwykła. Andreas Hannibald, szara eminencja dworu cesarza Rudolfa II. To on, mimo zakazu wydanego przez cesarza malowania innych scen niż te, które podobają się władcy, przekonał go, aby dla epitafium jego rodziców do kościoła Świętej Trójcy w Żurawinie popełnić to arcydzieło. I takowe powstało. Takie, które sprawia, że można powiedzieć, iż na początku XVII wieku, jeśli patrzeć na poziom sztuki, to nie Żurawina leżała koło Wrocławia, ale Wrocław znajdował się pod Żurawiną.